kochani, witajcie w nowym holu. Gdybym wyglądała tak, jakbym się miała zaraz rozpuścić, to pewnie dlatego, że się rozpuszczam, gdyż jest mega upał i w domu jest 30 stopni. Dajcie znać, czy u was też jest tak gorąco. I prognoza jest, że następne dwa tygodnie też ma być tak gorąco. I sushi tutaj biega, tak? Suszeczek, wszystko ok? A nie, sushi z zabawką biega, dobra. Przechodząc do rzeczy, hol. Słyszę, jak się chodzi. Dwie tutaj mam tuby z pędzlami. To już wam pokazywałam w poprzednim holu z przyczepy na helu. To nie jest ta sama, to już jest druga, bo tamta stała u mnie na biurku i ktokolwiek tutaj przychodzi, wow, jakie masz piękne pędzle w ogóle, takie kolorowe. Chcę też takie, więc zamówiłam jeszcze raz ten taki Tiffany Blue. Zresztą wam pokażę. Śliczne opakowanie, śliczne pędzle. Słyszycie, to jest tutaj, bo myślę, że będzie coś do jedzenia. Tak, tak. Także widzicie, one mają takie miętowe rączki i turkusowe tutaj te wykończenia. Są piękne, są bardzo fajne. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście pędzli. I one są chyba w trzech czy w czterech kolorach. Tutaj mam jeszcze fioletowe, pokażę wam, jak wyglądają. Miałam jeszcze różowe, ale już wyszły, jak to są, jak leniwe. O, wszystkie zestawy mają te same pędzle, tylko w różnych kolorach. Oczywiście linki wam dam wam na dole. I tak, teraz jeszcze mam trzy tutaj rzeczy z Real Techniques. Ja już wam pokazywałam, że znalazłam te pędzle właśnie na azjatyckich stronkach. Potem Karolina to podchwyciła i też zamówiła kilka zestawów. I pokazywała w swoim holu. Ja zamówiłam ten taki set, zresztą dam wam link do tego poprzedniego holu. Ja zamówiłam ten set z takimi pędzlami do oczu, do eyelinera, a teraz zamówiłam dwa inne. I tutaj pod poprzednim holem miałam jakieś komentarze, że nie, to są podróbki, to nie są prawdziwe pędzle i że na przykład Sigma to jest taka świetna jakość, a to są chińskie pędzle. Słuchajcie, naprawdę jest taka, ja mam pędzle Sigmy, które Sigma mi przysłała sama. Przysłali mi kilka razy różne rzeczy i na tych pędzlach jest napisane, wyprodukowano w Chinach, także tak, Sigma, większość pewnie tych pędzli powstaje w Chinach, tak samo jak na przykład Hakuro, to jest, to nie jest jakaś polska marka, która produkuje pędzle, tylko to są sprowadzane właśnie chińskie pędzle i to jest podobno podróbka tych takich znanych pędzli, bardzo drogich Hakuhodo. No i ktoś to sprowadził do Polski i sprzedaje. Czy one są złe? Nie, ja uważam, że Hakuro jest fantastyczne, także wiecie, iPhony, czy w ogóle generalnie, jeżeli teraz mnie oglądacie, czy na tablecie, czy na telefonie, czy na komputerze, to zapewne nie powstał on w Europie, tylko właśnie w Chinach, wiecie, iPhony też są z Chin. Nie wszystko co z Chin jest złe, także... Wiecie, i dobre i złe rzeczy z Chin przychodzą. I zamówiłam właśnie dwa tutaj zestawy z Real Techniques sióstr Chapman. Tak, i tu jest, podobno to jest jakiś mega znany zestaw tych trzech pędzli. To się nazywa Travel Essentials i na którymś z amerykańskich kanałów YouTube'owych ktoś mówił, że to jest fantastyczny, najlepszy na świecie pędzel i on jest dostępny tylko w tym secie, nie można go samego kupić i to jest Multitask Brush. Tu mamy taki do rozcierania, po prostu, nie ma nazwy. I ten jest Essential Foundation Brush. Ja nie za bardzo przepadam za takimi pędzlami, ale czasami pod, na przykład do korektora pod oczy fajnie się sprawdzają. I ten drugi zestaw to jest Core Collection. I tutaj mamy, co my tutaj mamy? Buffing Brush. To jest Detailer Brush. Fajny taki malutki, nie miałam takiego nigdy pędzelka, podoba mi się. I tutaj mam jeszcze dwa pędzelki i zaraz zobaczymy, co to jest. To jest Contour Brush, a to jest Pointed Foundation Brush, to ciekawe, taki malutki. I one przychodzą do nas w takich opakowaniach, które można zgiąć i to może po prostu być taki stojaczek na pędzle, co też jest fajne, a można to po prostu zapiąć i z tym podróżować, co też jest wygodne, żeby nam nie brudziły na przykład kosmetyczki, także fajnie. I zamówiłam jeszcze taki pojedynczy pędzelek, który można było po prostu zamawiać pojedyncze pędzle. I to jest
setting brush. I wydaje mi się, że ja go mam, albo mam bardzo podobny i bardzo go lubię używać do pudru pod oczami. Ok, i teraz jeszcze mam, jeszcze zamówiłam jedne pędzle do przetestowania, bo właśnie zamówiłam od nich taki no name, po prostu jakiś zestaw pędzli, które wam pokazuję, jestem zachwycona, po prostu są tak fajne, że no super. I tutaj są takie ładne różowe pędzle. Oczywiście zawsze pytacie, po co mi tyle pędzli. No na pewno mi jest dużo pędzli potrzebne do tego, że jak codziennie nagrywam, to nie mam czasu ich tak myć na bieżąco, ale też oczywiście nie wszystkie zostaną u mnie, a raczej większość pójdzie w świat. I tak wygląda ten zestaw, mają różowe rączki, są małe, krótkie, fajne. I zamówiłam dwie takie śmieszne rzeczy i mają pełno takich fajnych różnych gadżetów, takich rzeczy, które kurczę, jak na nie patrzę, mówię, wow, dlaczego ja nie wpadłam na to wcześniej, że jest mi to potrzebne. I tutaj odpinamy i to jest taka kosmetyczka na biustonosze do podróżowania. Tutaj jest jeszcze, tu są małe kieszonki, gdzie możemy sobie włożyć majtki albo coś innego. Tu jest jeszcze taka saszetka, do której też można włożyć bieliznę, a tu po prostu rozkładamy stanik albo składamy na dwa i wiecie, zapinamy i tu nam się gdzieś nie... Po tym, nie lata po walizce. Takie niby nic, ale fajne, bo ja zawsze po prostu pakuję w jakieś takie, wiecie, torebki jednorazowe, także naprawdę spoko. No i to był mój taki szybki haul. Ja już kończę, bo jak tylko wyłączę tutaj nagrywanie, to wyłączam mój wiatrak, który strasznie hałasuje, dlatego jest wyłączony, ale już po prostu jak widzicie się topię, także jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, linki będą na dole, tradycyjnie. No i co? Do zobaczenia może w chłodniejszym klimacie. Co to ma być w ogóle? Pewno winter is coming, a tu nic u nas, tylko hot. No dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, po buziaki. Pa, pa. Pod oczy będę używać Max Factora CC Color Corrector. To jest taka kredeczka.